Tu Agnieszka Dec i zapraszam na kolejny odcinek Rozmówek polsko-kojskich. Chciałabym Wam pokazać ćwiczenie, które przygotowuje młodego konia do założenia mu wędzidła i ogłowia. Będę pracować dzisiaj z Markiem. Marek ma 3 lata i będzie dopiero podchodzić do procesu zajeżdżania, w którym oczywiście będę chciała, żeby potrafił nosić ogłowie i potrafił przyjąć wędzidło. Zobaczcie sami. Pierwsze, co zrobię, to przełożę kantar sznurkowy troszeczkę dalej, czyli na szyję. Podnieś, Maruś, proszę, głowę do góry, żeby wszyscy widzieli. Odciągam węzełek i przekładam cały kantar, podnieś ubek głowę, na szyję. Tak, żeby Marek mi nie uciekł nigdzie. W razie czego mam go dalej tu na linie. Ćwiczenie, które chciałabym Wam pokazać, jest bardzo proste i bardzo skuteczne. Biorę dwie dłonie, dotykam jego buzi, głaszczę jego buzię, wkładam dwa palce tutaj przez pyszczek po bokach, trzymam i głaszczę go tutaj przez uszy. Ok. I ponawiam. Dotykam pyszczek. Jeśli się schyla, ja się schylam razem z nim. Trzymam cały czas. Wkładam dwa palce, przeciągam delikatnie i głaszczę uszy. To jest tak, jakbym właśnie chciała tutaj włożyć wędzidło. Wkładam wędzidło i przekładam przez uszy. Super. Mamy przerwę techniczną na ziewanie. I ziewanie jest to oczywiście spadek stresu, a więc nie chciałabym nic robić teraz z Markiem, ponieważ widzę, że jego ciało zaczyna się luzować. Chciałabym mu dać tą chwilę, żeby on mógł złapać oddech i mógł być wyluzowany dalej w pracy. To chodź, Marula. I jeszcze raz. Buzia do góry. I przekładam. Nie wkładam głęboko palców, tylko zobaczcie, przejeżdżam tutaj przy ząbkach, a tutaj dalej, gdzie jest diastema, mogę delikatnie bardziej włożyć palce, ale nie wkładam ich głęboko, bo zęby konia oczywiście mogą być ostre, nie powinny, ale mogą. Jeśli on przygryzie nam palce, może nam się stać krzywda. Biorę ogłowie prawej ręki, przybliżam je już tutaj do Marka i znowu przykładam tutaj do buzi, kładam delikatnie tutaj paluszek, kładam do góry, rozkładam i uszy już mamy w środku. Poprawiam grzyweczkę. Marek wiedział już, czego się spodziewać, bo jest to coś bardzo podobnego do tego, co robiłam przed chwilą. A więc przyjął to jako pewnik, że nic się nie dzieje takiego. Wtedy mogłam mu wsunąć bardziej wędzidło i założyć na uszy. Bardzo ważny jest też proces zdejmowania ogłowia po raz pierwszy, tak aby koń nie bał się, kiedy wyjmujemy wędzidło, żeby to wędzidło nie uderzyło go o zęby. Zobaczcie sami. Teraz podnoszę buzię Marka, żeby mi było łatwiej. Biorę go sobie na ramię. Ściągam tutaj wędzidło, łapię wędzidło i wyciągam przez buzię. Tak, żeby nie dotknęło ono zębów, nie uderzyło o zęby. Przy tym też trzeba bardzo uważać, żeby koń nie przygryzł nam naszych dłoni. Ale ten koń będzie miał bardzo dobre wspomnienia z tego, jak to wędzidło było zakładane jako ogłowie oraz jak było zdejmowane. Kiedy wkładamy ogłowie, to musi otworzyć buzię i się zakłada całą resztę na uszy. Oraz kiedy zdejmujemy ogłowie, że ono tutaj z buzi może swobodnie wypaść i żeby ono wyszło, musi otworzyć buzię i wtedy ono wychodzi i nic się nie dzieje. W tym odcinku dowiedzieliście się, jak można
spokojnie przygotować konia do tego, aby założyć mu o głowie razem z wędzidłem, tak aby koń nie odczuwał w tym momencie żadnego stresu, ani nie obawiał się tego, że wędzidło może uderzyć o zęby, powodując ból. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ta wskazówka była bardzo pomocna i zapraszam na kolejne odcinki Rozmówek Polsko-Końskich. Nie będzie. Na kolejny. Od kiedy zaczynam?